Cześć, tu Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie. Zapraszam na kolejną bokserską prasóweczkę. Zaczynam od tematu, który wczoraj zelektryzował całą bokserską publikę, czyli od wiadomości od Eddiego Hearna podanej przez ESPN, że oto podpisano kontrakty na dwie mistrzowskie walki o prymat w kategorii ciężkiej pomiędzy Anthonym Joshuą i Tysonem Furym, także big news. Wszelkie bokserskie portale na całym świecie pisały o tym. Ja też pozwoliłem sobie tutaj na taką szybką nagrywkę o tym, co powiedział Eddie Hearn. Natomiast prawda jest taka, że póki co tych walk oficjalnie jeszcze nie ma. Jeśli spojrzycie sobie na portal społecznościowy, na portale społecznościowe Tysona Furego, który ostatnio, jak sam mówił, nie trenuje, tylko piwo pije, herbatę pije, to tam nie ma żadnej reakcji na tę wielką wczorajszą wiadomość. Dlaczego? Ano dlatego, że dla Tysona Furego nic się wczoraj tak naprawdę nie zmieniło. On narzekał, że nie ma daty, że nie ma miejsca, że nie ma oponenta, że nie wie z kim i gdzie i przede wszystkim kiedy będzie boksował, i to się wczoraj wcale nie zmieniło. Zresztą mówił, że nawet jak będzie to Anthony Joshua, to na Joshua potrzebuje paru sparingów z miejscowymi lokalnymi śmieciarzami, tak to sam określił. No ale w każdym razie wczoraj ogłoszono podpisanie kontraktów i tak naprawdę to podpisanie kontraktów to jest tylko rozpoczęcie takiego start terminu, tutaj się mówi różnie, o 28 albo o 30 dniach na poszukiwanie lokalizacji dla tej walki. No i ludzie z Top Rank deklarują wręcz, że jeśli ta lokalizacja nie zostanie w ciągu 30 dni teraz wyszukana, no to ten kontrakt może przepaść, to znaczy może jeden i drugi pójść sobie potem w drugą stronę, a szkoda by było, no bo to jest walka, na którą wszyscy bardzo czekamy. Lokalizacja to jest tutaj słowo klucz, jeśli chodzi o te kontrakty, jeśli chodzi o te walki pomiędzy Anthonym Joshuą i Tysonem Furym. Organizatorzy szacują, że potrzebują mniej więcej około 100 milionów dolarów od gospodarza tej podyczki. Wiadomo, tutaj na czoło tego peletonu organizatorów, kandydatów na organizatorów wysuwają się wszystkie kraje Bliskiego Wschodu, bo tam są te wielkie pieniądze. 100 milionów dolarów dla takiej Arabii Saudyjskiej to nie jest żaden problem, mi się wydaje, bo przypominamy sobie, tam była walka, tam się odbyła rewanżowa walka Anthonego Joshuy z Andym Ruizem Juniorem. Wówczas miejscowe władze, różnie się szacuje, czy to było 50 czy 60 milionów dolarów, ale coś w granicach tej kwoty na to przedsięwzięcie wyłożyły, więc 100 milionów dolarów za dużo, dużo większą walkę, jaką jest Anthony Joshua kontra Tyson Fury, to nie jest żaden problem. Czy z publiką, czy nie, no to jest osobna sprawa. Jeśli chodzi konkretnie o tę Arabię Saudyjską, to tam odbywają się imprezy sportowe i zaplanowane są już na kolejne tygodnie, na razie bez udziału publiczności, choć ostatnio tam poluzowano te lockdownowe obostrzenia, natomiast na razie imprezy sportowe bez udziału kibiców. Być może to się zmieni do przełomu czerwca i lipca, bo to jest taki potencjalny termin tej pierwszej walki Anthonego Joshua z Tysonem Furym. Natomiast nawet jeśli nie, to zakładam, że miejscowe władze chętnie wyłożą pieniądze, bo mają pieniądze, żeby za tę walkę zapłacić. Gdzie jeszcze ta walka mogłaby się odbyć? Tutaj Eddie Hearn wspominał o 8 potencjalnych lokalizacjach, więc mamy 3 kraje Bliskiego Wschodu, czyli Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar. Potem Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Wielka Brytania odpada ze względu na to, że nie da się ściągnąć pieniędzy ze stadionu. Nie zakładam, żeby pozwolono w Wielkiej Brytanii na pełen stadion na przełomie czerwca i lipca, a żadne lokalne władze, żadne hrabstwo brytyjskie nie zapłaci 100 milionów dolarów za ten pojedynek. Stany Zjednoczone, to mówiłem Wam wcześniej, zakładamy, że ta walka powinna przynieść wielkie zyski z pay-per-view Wielkiej Brytanii, bo to jest walka dwóch Brytyjczyków, więc robienie walki w Stanach Zjednoczonych, w Las Vegas na przykład, no i ta godzina poranna, jakaś transmisja 6 czy 7 rano, to absolutnie dużych wpływów nie gwarantuje. Co tu jeszcze nam zostało? Jeszcze są Chiny, Rosja i Singapur, takie trzy inne egzotyczne kierunki, ale moi drodzy, stawiam tutaj jednak na Arabię Saudyjską, ewentualnie te Zjednoczone Emiraty Arabskie lub Katar, no ale Arabia Saudyjska ma tutaj ma tradycję, jeśli chodzi o współpracę z grupą Matchroom Boxing, przynajmniej. Co tak naprawdę oznacza to podpisanie kontraktów, oprócz tego, że to jest start tego teraz okresu na poszukiwanie lokalizacji dla walki? Oznacza to tyle, że obie strony zgodziły się na wszystkie sprawy, które dyskutowały wcześniej, które były wcześniej z kwestiami spornymi, nie tylko takie pryncypia jak pieniądze, podział gasz. Tutaj wiadomo, będzie 50 na 50 i 60 do 40 dla zwycięzcy w walce numer 2, o ile oczywiście do niej dojdzie, no ale też takie nawet drobnostki błahostki, wydawałoby się, jak to, kto będzie z lewej strony
strony plakatu, kto z prawej, kto wyjdzie pierwszy do ringu, kto drugi, albo na przykład, i to jest już, to nie jest bachowska, to jest naprawdę istotna sprawa, kto będzie to transmitował, bo tutaj sytuacja jest dosyć zagmatwana. Antonego Joshua w Stanach Zjednoczonych reprezentuje platforma DAZN, Tysona Fury'ego ESPN. W Wielkiej Brytanii Fury boksuje dla BT Sport, a Anthony Joshua dla Sky Sports. Mam taki wyłączny kontrakt poza grupą Matchroom, która jest pokazywana przez DAZN. Najprawdopodobniej skończy się to takim scenariuszem, że w Stanach Zjednoczonych będzie transmisja w ESPN-ie, DAZN zgarnie prawa transmisyjne do całego świata poza Wielką Brytanią, a w Wielkiej Brytanii będzie podział tego tortu pomiędzy BT Sport i Sky Sports, znaczy podział, no współpraca po prostu, żeby to pokazać i jak najwięcej zarobić. Także reasumując, walka pomiędzy stronami jest dogadana, natomiast została jeszcze najważniejsza kwestia teraz do załatwienia, już nie między pięściarzami, czyli wynalezienie lokalizacji, czyli jednym słowem mówiąc, znalezienie pieniędzy, kto to wszystko sfinansuje. Teraz informacja bardzo ważna dla polskiego boksu, bo dotycząca Michała Cieślaka. Michał Cieślak to bez wątpienia jest jeden z nielicznych polskich pięściarzy, którzy aktualnie mają szansę nie tylko zaboksować o Mistrzostwo Świata, ale i mistrzowski tytuł wywalczyć. Kolejnym rywalem Michała Cieślaka będzie najprawdopodobniej Rosjanin Jurij Kaszyński. Poinformował o tym wczoraj na głos Mateusz Borek w programie Toto, natomiast to była informacja, która już od dłuższego czasu w środowisku bokserskim krążyła, także no, jestem skłonny ją głośno tutaj też przekazać. Jurij Kaszyński, niezwykle ciekawy rywal sportowo, warunkami fizycznymi mniej więcej zbliżony do Michała Cieślaka, no ale boksersko dosyć sztampowo boksujący, dobre ciosy, proste, bardzo mocne uderzenia, na 19 walk 17 nokautów, tylko jedna porażka z Ruslanem Pfeifferem w eliminatorze WBC, także duże wyzwanie przed Michałem Cieślakiem, ale przede wszystkim ogromna szansa sportowa, bo Kaszyński jest aktualnie na czwartej pozycji rankingu Federacji IBF, jest też w rankingach dwóch innych federacji wysoko notowany, natomiast w IBF-ie jest czwarty, przy czym tak naprawdę jest drugi, bo dwie pierwsze lokaty są wakujące, potem jest Opetaja i za nim jest Kaszyński na czwartym, a tak naprawdę na drugim miejscu. Gdyby Cieślakowi udało się z Kaszyńskim wygrać, a jest to naprawdę, naprawdę realne, to otworzyłaby się przed Michałem spora szansa. Pamiętajmy, w tym momencie mistrzem IBF wadze junior ciężkiej jest Myris Bredis, który narzeka na brak ciekawych opcji w wadze junior ciężkiej, stąd ten pomysł walki 29 maja z Mariuszem Wachem w wadze ciężkiej i kto wie, jeśli to się nie będzie bardziej Myrisowi Bredisowi opłacać, a Bredis już od dłuższego czasu nie szuka nie tyle wyzwań sportowych, co dużych pieniędzy, to być może przeskoczy do kategorii ciężkiej na dobre, gdyby ten pas Myris Bredis zawakował. No jeden taki scenariusz, który jakby mógłby skłonić Bredisa do pozostania w wadze junior ciężkiej, to jest zwycięstwo Okoliego z Kuźbaba na Dziada nad Krzyszkiem Głowackim, ewentualne duże pieniądze od Ediego Herna za unifikację w Wielkiej Brytanii, no bo gdyby Krzysiek Głowacki wygrał, to raczej nikt tutaj Myrisowi Bredisowi wielkiej kasy nie zapłaci, chyba że na Łotwie ktoś na to pieniądze włoży, no ale gdyby Myris Bredis ostatecznie przeszedł do wagi ciężkiej, gdyby był wakat, no to Michał Cieślak po ewentualnym zwycięstwie nad Jurijem Kaszyńskim będzie naprawdę na wyciągnięcie ręki, będzie prawie pewnym kandydatem do walki Mistrzostw Świata. Jest tam jeszcze gdzieś Tyszczenko za nim, ale sytuacja bardzo ciekawa, ciekawy rywal sportowo i ciekawy ze względu na fakt, że to jest duża szansa. Wcześniej już zresztą promotorzy Cieślaka celowali w ten pas IBF, miała być walka z Seferim, lokalny tytuł interkontynentalny IBF, z tego jak pamiętamy nic nie wyszło. Teraz jeśli dojdzie, jeśli zostanie dopięta ta walka z Jurijem Kaszyńskim, a może tutaj się uda wrzucić jakiś pasek lokalny, to będzie naprawdę ciekawa sprawa. Kiedy? No mówiło się, że 17 kwietnia ma odbyć się ten PBN, ale ostatnio już się tak plotkuje, że będzie przesunięty troszkę dalej. Kto wie, może nawet na maj, na undercardzie, tam się mówiło na przykład jeszcze o walce Łukasza Staniocha z Robertem Talarkiem. Też słyszałem opowieści o walce Michała Olasia z Igorem Jakubowskim. No ale przede wszystkim ten Cieślak z Kaszyńskim, to tutaj byłaby naprawdę, naprawdę fajna sprawa. Inna walka, no mniej więcej w podobnym terminie nam się szykuje, moi drodzy. Mówiłem wcześniej o tej propozycji od Jaime Munguii dla Maćka Słonowskiego na 24 kwietnia. Gala prawdopodobnie w Teksasie. Andrzej Wasilewski twierdzi, że tutaj już zgodził się na wszystko Maciek Słonowski. No i kto wie, może doczekamy się właśnie tej wielkiej szansy. Wylot podobno już niebawem, nawet już w poniedziałek, bo trzeba być tam wcześniej. Raz, że kwarantanna,
dwa, że trzeba sparingi zrobić już na miejscu. No i być może 24 kwietnia będziemy mieli wielką walkę. Maciek Smoleński, Jaime Munguia. Munguia jest aktualnie numerem jeden w rankingu WBC kategorii średniej. Maciek jest czwarty, więc zapewne ten pojedynek będzie usankcjonowany. Może nie zapewne, ale wiele na to wskazuje jako finałowy eliminator, a mistrzem świata w WBC w wadze średniej jest Jermall Charlo. Także dzieje się, moi drodzy, dzieje w Polsce. W maju, 8 maja, będziemy mieli walkę Łukasza Różańskiego z Arturem Szpilką. Też jeszcze nie klepnięto ostatecznie, ale wiele na to wskazuje. Wczoraj opowiadałem wam o tym, że Artur Szpilka tam mówi: Polada, badania antydopingowe, dawać mi tutaj testy antydopingowe. Na to wszystko odpisał Łukasz Różański na Facebooku i posłuchajcie, co napisał: jak sport to tylko czysty. Dziwi mnie dzisiejsza zadyma wokół testów antydopingowych. Przecież na ich wykonanie zgodziłem się bezsprzecznie podczas jednego z pierwszych spotkań w sprawie walki. Artur Szpilka doskonale wie, że z mojej strony dokumenty zostały podpisane i wysłane do WBC. Słuchajcie, jest prawa prosta, bo abstrahując od tej Polady, która tutaj niby miała być zatrudniona do testowania Szpilki i Różańskiego, to przecież i Szpilka, i Różański są aktualnie notowani w czołowej dziesiątce rankingu WBC, a wszyscy zawodnicy znajdujący się w rankingu Federacji WBC muszą przekazać dokumenty do Federacji WBC, godząc się na wyrywkowe testy w ramach tego programu Czysty Box, Clean Boxing Program. Także tutaj nie ma żadnego zagadnienia, choć Clean Boxing Program, pamiętajmy, to jest program, który no, teoretycznie wstępując do którego zawodnik zgadza się na wyrywkowe testy, ale nie ma pewności, czy te testy tak naprawdę się odbędą. Nie ma takiego obowiązku, to jest bardziej taki bat nad zawodnikiem, że uważaj, bo przyjedziemy i cię sprawdzimy. Natomiast po walce na pewno testy będą, ale nie o to tutaj Szpilce chodzi. No ale tak czy siak, jeśli ta walka zostanie usankcjonowana jako walka o pas WBC International czy Silver, no to pewnie nawet z WBC ktoś tutaj pofateguje jeszcze przed walką w ramach wyrywkowych kontroli. Także tak jak mówiłem, tutaj Artur Szpilka akurat nie ma się o co obawiać. Tutaj w tym aspekcie powinno być wszystko w porządku. Mówiłem wam o tym wcześniej. Zwycięzca tej walki, Szpilka Różański, ma wielkie szanse, żeby potem zaboksować o tytuł mistrza świata tej nowo utworzonej kategorii Bridger do 101,6 kg. Szpilka jest aktualnie w rankingu 6, Różański jest 10. Na pierwszej pozycji jest Oscar Rivas i to Oscar Rivas jako pierwszy zawodnik z czołówki rankingów Bridger stoczy swoją walkę już dziś na gali w Quebecu. Zmierzy się ze swoim byłym, dawnym rywalem z 2012 roku, Silverem Lewisem. Wówczas wygrał niejednogłośnie na punkty. Teraz będzie okazja do rewanżu dla Lewisa, ale przede wszystkim okazja dla Rivasa, żeby odnieść zwycięstwo, no i zameldować się na dobre w tej wadze Bridger. No i czy już czekać potem tylko na mistrzostwo, na walkę o mistrzostwo świata? Kto będzie, z kim zawalczy? Zobaczymy. Na drugiej pozycji w rankingu WBC jest Kevin Lerena, który miał walczyć, a nie walczy, więc też nie wiadomo, jak z nim będzie. Trzeci jest Brian Jennings, to wie, może Brianta Jenningsa dadzą Rivasowi na walkę mistrzowską. No ale jest też duża szansa, że zwycięzca walki Szpilka Różańskiej to właśnie któryś z tych panów zaboksuje potem z Oscarem Rivasem, no bo co by nie mówić o Jenningsie, fajny chłopak, Szpilkę pobił, no ale to Szpilka albo Różański 9 maja, czy tam 8 wieczorem, 9 pewnie już rano, będzie w posiadaniu jedynego aktualnie dużego pasa Federacji WBC w wadze Bridger i być może któryś z tych naszych polskich biało-czerwonych chłopaków zaboksuje potem z tym Kolumbijczykiem Oscarem Rivasem. Rivas i Lewis wczoraj zostali zważeni, no i moi drodzy, okazuje się, że Rivas, co do którego miał wątpliwości, miał żadnych problemów z zrobieniem wagi limitu kategorii Bridger. Ważył tutaj dokładnie, czytam, 104 kg, czyli no, kilogrami 200 gramów poniżej limitu wagi Bridger, także no problem, żadnych problemów. Jego rywal jest jeszcze lżejszy, 92,4 kg, pewnie tak naprawdę mógłby śmiało ten pojedynek toczyć w wadze Bridger, także Rivas gotowy na walkę w kategorii Bridger, a potem może na Szpilkę Różańskiego, kto wie, na razie tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, buongiorno!